Tym razem pokażemy Wam chińską restaurację, ale również od strony kuchni. Zobaczycie, ile czasu Chińczycy potrafią spędzać na jedzeniu oraz jak je przyrządzają. Wygląda to zupełnie inaczej niż w naszym kraju. A to wszystko na kanale Podróże tu i tam. Spróbujemy przetestować tę restaurację na kolację. Zobaczymy, co tam jest. Jest to China's Beef Fondue. Ciekawe. Cała zabawa polega na tym, że to jest taki piecyk, na którym się będzie chyba coś gotowało. Bardzo ładny wystrój. Trochę zimny wieje, klimatyzacja, ale tak musi być. Sponsorem tego filmu jest Twoje Zdrowie 24. Sklep, w którym zadbasz o siebie. Lao de Dujian, piwo z tego miasta, z Guangzhou, którego znakiem jest 5 kus. Legenda głosi, że kiedy pierwsi osadnicy tutaj zapoczątkowali swoje istnienie, nie szło im dobrze. Modlili się do bogów i oni zesłali im z niebios 5 kus. I te 5 kus zapoczątkowało ich dobrobyt. Właśnie od tej pory 5 kus jest herbem Guangzhou, Kantonu. To jest właśnie to. Tutaj mamy Guangzhou Ta, to już pokazywałeś na filmie, czyli wieżę kantońską, okoliczny landmark, to jest odpowiednik wieży Eiffla. Tym, czym dla Paryża jest wieża Eiffla, dla kantonu jest Guangzhou Ta, czyli wieża kantońska, 5 kus, a to jest specjalne piwo w takiej dużej puszce, proszę spojrzeć, i to to się różni tym, że to jest świeże piwo. Świeże piwo, specjalnie zakapsulowane i jest niezłe. Więc tutaj sobie regulujemy temperaturę piecyka, którego mamy. Tutaj po spodem jest butla gazowa, idziemy dalej, zapraszam. Więc do zupy tutaj mamy czosnek, proszę. Ladziao, sos orzeszkowy, czosnek, różnego rodzaju przyprawy. To wszystko możemy sobie brać. Tutaj jakaś galareta. Nie mam pojęcia, co to jest, ale można spróbować. A proszę, tutaj sobie możemy dobierać, ile chcemy. Tutaj mamy miseczki. Jakaś zielenina, papryczki. Proszę, pomidorki. To o, kiełki. Tutaj mamy kilka rodzajów herbat i sosów, to też możemy sobie dobierać, że są sosy, wszystko ile kto chce. Proszę bardzo, dalej. Tutaj mamy kuchnię. No już knajpa się zamyka, ale tutaj widzimy, jak się w kuchni ubijają. Wszystko jest za szybą i wszystko jest otwarte, tak? Tak wygląda kuchnia. Oni już teraz kończą, no nie? Ale tutaj wiesz, tutaj kroją wszystko, tutaj myje. Co on tutaj, nie wiem, odkaza? No wiesz, no. Jest zachowany sanepid i tak dalej. Proszę, tutaj przyszły nam mięsko jakieś chyba, tak? Mięsko, patrz, tutaj mamy kilka poziomów, gdzie są całe nasze zamówienie. I to będziemy gotować pewnie. Tak jest. I tutaj mamy zupkę, część ostrą i część łagodną. Będziemy sobie tutaj wrzucać, kosztować, rozkoszować się i biesiadować. Super. Mamy kolejne rzeczy, jeszcze doszły. Także jest bardzo bogato. Wrzucamy kukurydzę. Pani tutaj wrzuca mięsko, żeby się ugotowało. Połowa ostra, nie ostra. Tak jest. Mamy jedzenie bardzo, bardzo dobre. Słuchajcie, jest ostre. Jak ktoś lubi bardzo ostre. Ja mam też pół łagodne i pani tutaj wszystko gotuje i powiem wam, pierwszy raz coś takiego widzę, żeby pani gotowała to przy nas, po prostu przy nas. Już zakończyliśmy kolację, restauracje zamykają, ja już wracam do pokoju. Co mogę powiedzieć o tej kolacji?
To się nazywa hutu, czyli siedzenie, jedzenie i to potrafi być 3-4 godziny. Chińczycy tak lubią siedzieć, jeść, rozmawiać, jeść. Mówią, że to po prostu tak długo trwa. Powiem wam, że bardzo fajne doświadczenie. Jeden duży garnek, jak widzieliście, i tam się wszystko to gotuje. I czy smaczne, właśnie dobry. Bardzo smaczny, można sobie samemu przyprawiać, robić bardzo ciekawe rzeczy z różnymi warzywami, przyprawami. Wszystko pyszne. Powiem wam, że bardzo mało wiemy na temat Chin, więc wszystko, co oglądamy na YouTubie, jest ciekawe i mam nadzieję, że też wyciągniecie sobie jakieś informacje dla was, które mogłyby wam się przydać, albo przynajmniej będziecie mieli jakąś wiedzę. Chciałbym was zapytać, żebyście dali w komentarzach, co myślicie, gdyby o takiej kolacji właśnie przez garnek, że czy w Polsce spotkaliście się z czymś podobnym, albo w innych krajach. Napiszcie mi w komentarzach, jestem bardzo ciekaw, czy byliście na podobnych kolacjach, podobnych obiadach i jak wam wtedy smakowało, w jakich krajach coś takiego jest. Napiszcie, dajcie łapkę w górę, jakieś tam udostępnienie, subskrypcję, jeśli tego nie zrobiliście jeszcze. Mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobało i te informacje wam się po prostu przydadzą. Do następnego odcinka. Pamiętajcie, że a co jak się uda, na pewno się uda, cokolwiek sobie wymyślisz. Trzymajcie się ciepło, cześć! Zapraszamy do obejrzenia innych podróżniczych materiałów klikając tutaj oraz na zaprzyjaźniony kanał biznesowy Biznes to My.